Witam wszystkich. Przyszedłem tutaj poszukać jakichś rękawic. Kurde, nie zdążyłem tutaj bramy zrobić. Nie ma gdzie się grzebać w tej wiacie, zimno. Patrzcie, śniegu pełno. Ale jak jest zima, to musi być zimno, co nie? Muszę rękawice jakieś znaleźć, bo chcę się pogrzebać trochę przy 6810. Bo mam fajną rzecz do założenia. Zaraz wam pokażę, przyszła paczka. Kolejna sprawa jest taka, że na wstępie od razu chciałbym wszystkich zachęcić do subskrybowania mojego kanału. Zazwyczaj tego nie robię, bo nie lubię być natrętnym. Jak ktoś ma zasubskrybować, to to zrobi, jak nie, to nie. Ale szykuje się konkurs. Ciekawy konkurs. Do wygrania będzie fajna nagroda. Tam będzie do wygrania silos zbożowy, ale to wszystko jeszcze będzie doprecyzowane, robi się regulamin, także zachęcam, udostępniajcie. I ten konkurs będzie na Facebooku, ale to bliżej tego to będę dawał wam znać, tylko mówię, chciałbym, żeby jak najwięcej osób skorzystało i miało szansę na wygraną. No, a ciągniczek zasypany, ale zaraz się za niego wezmę trochę. Kurde, zimno jest. No już tu otworzyłem paczkę, paczuszkę i co my tu mamy? Jest to podgrzewacz bloku silnika do 6810. Zamówiony w moim ulubionym sklepie w Zenoxie. Dzięki Sebastian za ogarnięcie tematu. Nawet mam z tego co widzę dwa rodzaje, tak żeby sobie wybrać, który będzie pasował. Ale fajny. Z wtyczką. No, podoba mi się. To jest chyba ten zestaw, a to jest drugi. I zaraz zobaczymy, jaki jest ten. Jaki jest ten? A, ten jest taki. Aha. Tu jest wkręcany grzałka. I takie wyjście. A tutaj. Tu jest wkręcony, tylko całkiem inny ten, inny zestaw, a ten inny. Zobaczymy, który będzie bardziej pasował. Tu jest taka grzałka, a tu jest taka długa. No właśnie. I teraz pytanie, czy ten da się wkręcić? Po bliższych oględzinach widzę, że się da, bo zobaczcie, to się obkręca, a grzałka stoi, także to można włożyć w blok i to spokojnie wkręcić. Tak samo jest z tym, także widzę, że nie będzie problemu. Słuchajcie, jednak wydaje mi się, że założę tą mocniejszą, o taką defa, aczkolwiek ten zestaw też jest ciekawy, bo zobaczcie, jakbyśmy to gdzieś zamontowali, to można sobie gdzieś wyprowadzić na zewnątrz gdzieś i jak ktoś często korzysta, to po prostu pod klapką wkładamy tylko ten kabel i podłączamy do prądu. Także to też jest ciekawe rozwiązanie, ale jednak chyba wezmę to. Ja nie będę tak. Ta jest mocniejsza i nie, ja tak często nie będę korzystał z tego. Może dwa razy w zimie się przyjdzie to skorzystać z tego, więc podepnę sobie wtyczkę pod to i też tam nie zajmie tam wiele czasu, jak to otworzyć tą klapę i żeby podłączyć ten przewód. Aczkolwiek można nawet tutaj na stałe podłączyć i wtyczkę tylko gdzieś tam wystawić i tutaj przedłużać, podłączać.
Więc też to jest jakieś rozwiązanie, a na lato ściągać na przykład na zimę, jak ktoś często korzysta. No tu jest dużo też elementów do montażu. Jest taki ten już bardziej wypasiony zestaw, ale myślę, wydaje mi się, że ten będzie lepszym wyborem. Zaraz zobaczymy, jak to nam tutaj wyjdzie. Wieje zimno, kurczę, odczuwalna minus 8. Ja to zawsze muszę w tym zimnie się grzebać. No nic, już zabieramy się. No i jeszcze kolejna sprawa to taka, że nie wiem, czy tu zamontować, czy tu. Ale wydaje mi się, że bardziej tutaj. Z tego względu, że z tą stronę się otwiera, będzie lepszy dostęp. Bo do tego trzeba było tą osłonę ściągać za każdym razem. No i tutaj jest za blisko tłumika, może tutaj nie wiem, że ta wtyczka jakby miała być, to tutaj za blisko jest. A jeszcze zobaczymy, bo ten korek wydaje mi się większy. Nie wiem, czy to będzie pasować. Muszę to odkręcić. No wiadomo, że tu jest płyn, trzeba będzie jakoś kuwetę i to spuścić. Spróbujemy zrobić to szybką akcję. Teraz będzie najgorsze. Złapać jak najwięcej płynu. Niech sobie tutaj cieknie. Bo taką dużą dziurą to nie złapie za wiele. O. Takim siurkiem niech sobie siurka. Otworzyłem sobie korek, już przestało lecieć, mówię, co jest. Także dałem mu powietrza. No i tak się zastanawiam jeszcze nad tym wisko. Kurczę, tu nie zobaczymy. Chyba trzeba będzie rozkręcić go tutaj na zimę. Jak będę pszenicę woził czy fasolę, bo będzie się kręciło, jeszcze ochładzało ten silnik, więc chyba jednak rozkręcę go tak jak było wcześniej. Płyn spuszczony i zaraz zobaczymy, czy to pasuje. Niby to samo, tylko że muszę posmarować ten o-ring olejem, żeby go gdzieś tam nie zniszczyć. Kluczyk tu będzie jakiś mniejszy, widzę. Patrząc nawet po tym, to wydaje mi się, że tu jest jakiś mniejszy niż tu było 50, odkręcałem, to będzie jakiś 45 pewnie. Jeszcze teraz płyn przeleję przez ten filterek taki do farby, żeby tam jakieś brudy ewentualne wyłapać. Zobaczcie, tym korkiem głównym zleciało jakieś 13 litrów. No i był osad, syf. Niby to umyłe, koweta była umyta, ale to jeszcze po silniku spływało, jakieś tam resztki spłukiwało, wiecie, to wszystko się nazbierało. Teraz wlejemy czysty płyn. No i urwał. Namarznięte wszystko. Mówię, tutaj poprzeczkę mam, mogę sobie śmiało nogo stanąć. No, stanąłem i o. Odkroiło równiutko. Powiem wam, że jest delikatny problem, że ja tego wcześniej nie sprawdziłem. Tu jeszcze też musi być taki kabelek wyprowadzający, bo zobaczcie, tutaj nie podejdzie to. Więc taki kabelek jeszcze tutaj musi być, wyprowadzający gdzieś na zewnątrz i tutaj, dopiero tutaj będziemy podłączać.
No, mój błąd, bo nie sprawdziłem tego przed montażem, tylko już mam zamontowany, płyn nalany. I tak sprawdziłem, pewnie bym ten założył, jakbym wiedział. Aczkolwiek no nie jest mi tam jakoś niezbędny ten ciągnik, nie jest jakiś mocno potrzebny teraz. Więc dzisiaj jest piątek, do poniedziałku spokojnie wytrzymam. W poniedzieli dopiero mam gdzieś, będę wywoził jakieś tam pszenice, fasoli mam trochę jeszcze. Więc o, tak samo jak tutaj, widzicie? Takie coś musi jeszcze być tam, żeby dopiero tą końcówkę wpinać. Także to pójdzie do odsyłki, a w poniedziałek dojdzie jeszcze do mnie kabelek, który już będzie pasował do tego zestawu. No i będziemy testować. Także to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć.